Kuba, widzowie przyjechali na ścigach. Właśnie z daleka. Wiem. Wiesz? No to chodź się przywitać. Masz wlepy? Nie. A zobaczysz potem w plecaku? Zdjęcie będzie można też? No jasne. Super. Siema. Fajna sprawa. Cześć. Jarek. Piotrek, fajna sprawa. Cześć Tomek. Jarek. Kuba. Fajna sprawa, naprawdę. Kurwa, spoko by było, jakbyśmy się kiedyś ugadali. No pewnie. Ja kiedyś na Wrocławek jeździłem tam. Cześć, Marko. Ścigiem na ten. Tomek. No mów. No tam, wiesz, od lasu do torów. I tak w kółko jeździłem. Tam za takimi winklami? Jak tu jedziesz do ronda. Do ronda, od ronda i do przejazdu kolejowego. A, wiem. Ścigiem. I tak w kółko jeździłem. A to ogólnie to jest quadem samym jeździsz? Bo tam nie, ścigaczem, Fireblade'em. Ja wcześniej miałem tego, Ducati Panigale. O, to ale sprzedał? 11,99. No i tam jeździłem, nie? I co, nie kręcą dwa kółka lepiej? No mam jeszcze ten, Fireblade'a, nie? O, to którą? Pikachu? 99 rok. Właśnie jutro chcę wyjechać. Kurna, a ogólnie masz jakiś kanał, żeby można było się zgadać jakoś w coś? Kanał? No, że, tak, żeby do ciebie można było napisać. A, jakoś... no to na Facebooka na Blegopso. Tam no. Można cię szukać. No dobra. To jak chcesz, to może byśmy się zgadali, kurna, no. Bo tutaj jest kolega, mówi, że właśnie jutro by też miał czas, no to spoko sprawa by była. Nie wiem, bo ja mam akurat membrany do roboty, wiesz, nie odkręca mi do pełnych obrotów. Tak to dławi się? Tak? Nie, dochodzi tam na początku, jak go odpalę do 6, potem do 8, jak się rozgrzeje do 10, ale już dalej to tak słabo. I w sumie biegami nadrabiam, żeby prędkość uzyskać. Ale coś tam pojeździć można, nie? Z Raptorem jak to wygląda? Bo legenda głosi, że naprawdę jest kawał dziadygi. Jest kawał dziadygi, trzeba uważać. Wyrywa pewnie ręce, co? Wyrywa łapy. Wyrywa. Tu mi wszystko przeskakują kości już. W łokciu. Że i tak, no tak, na ile lat ma? My jedziemy, bo Kuba głodny jest. No dobra, się dobra. Do Lidla lecimy. Fajnie było zobaczyć. Nara. Boję się do Lidla, narka. Nara. Kurde, ale elegancko, wiesz co, i też poznałem po BMC. Mówię, czy ciekawe, czy właśnie Black Opsa to nie jest. A to widzisz jednak. Patrz, kurde, to jednak dobrze jest. A ty co masz? Honda? Nie, ogólnie to jest z brata, no nie? Aha. 600? I 500. W dwóch garach całkiem fajnie się to zbiera, no nie? Winkle jak? No ci powiem, no jak na taką wąską oponę, no to o, jaka cieplutka, fajnie. Jeszcze jest taka... Po tylu kilometrach to się nagrzało. To. No bo ja mam coś podobnego jak ty, nie? Ta u was? R6, 600. To ja mam 900. Tutaj kolega też właśnie pierwszy sezon. Pierwszy? Pierwszy. O. Jak tam ci winkle wychodzą? No, coraz lepiej. O. Coraz lepiej jest, nie? Ja ci podpowiem, jak to robić. Ale powiedz, ale no właśnie, jak wchodzisz winkla? No, w którą ten. Kładę się i przeciwskręt, nie? Aha, no to dobra, zobacz. To ten przeciwskręt, co sobie zapomni. Weźmiesz za chwilę? No. Przeciwskręt sobie zapomnij. Po prostu kładziesz się tu. Mhm. Jak skręcasz w prawo. A przeciwskręt sam wyjdzie. Ty nic nie robisz. Samo ciało ci tak, musi. Tak, przesunięcie ciężaru, i tak nie? Samo tu skręcasz w prawo. Jak najbardziej się kładziesz prawie, głowa za lusterko. Tak, i za manetkę. Mhm. Całe ciało, nie? I wiesz, przestaniesz o tym myśleć. Po prostu będziesz się kładł. I motocykl będzie się kładł równo z tobą, nie? I potem przy wyjściu z zakrętu maneta... Odkręcić się. Odkręcić i równo trzymać. Żebyś czasami nie odpuszczał i... No, nie szarpał. Tylko równo i... Ale bym się przejechał. Nie mam kasku. Ale masz ten... No. Jest amortyzator przeciwskrętu, no fajna sprawa. Nie, już kupiłem, ja to przy nim tam nic nie robiłem, nie? Aha. Tak jak ona wygląda, tak ją kupiłem w takim stanie. Mhm. Ile dałeś? Ponad 13. O, który rok to jest? 2,4. Są w cenie, ale kurczę, R6 to R6, nie? Tak, tak. To jest synonim tego sportu, nie? No i teraz wiesz, o widzę, że tutaj
ten zakręt ci bardziej wychodzi. No. W prawo. A w lewo trochę gorzej. Mniej się kładziesz. Czyli mówię, zapomnij po prostu o tym przeciwskręcie, żebyś nie myślał o tym, tylko spróbuj sobie... Ciałem się przykładać. Ciałem, po prostu ciałem, no. No, tu widzę też, ta prawa strona mocniej jest niż lewa. Nic, tylko trenować, jeździć. No, to chodzi o to, nie? No. Pierwszy sezon tak całkiem fajnie to idzie. No, bo tym gazem jak z winta wychodzisz, to go prostujesz. Wiesz, nie myślisz, tylko go tym prostujesz, nie? To jest cała praca tylnego wahacza, nie? I plus 2 mili z przodu właśnie. To musi być zsynchronizowane ze sobą. Pięknie. Plamki masz takie jak ja, to ja mam czarne z czerwonymi wstawkami. A ty za Raptora ile dałeś? 22 200, coś takiego. 60? 22 200. Wzrost był 60. Nie. To i tak sporo. No sporo. Spalanie to wygląda? Z czym? Z tyłu jazdy, spalanie. Wiesz co, powiem ci, nie wiem, no... No jakoś żłopie, nie? Ale Fireblade też mi jara, nie? Nalałem pełny trochę, coś poświrowałem po mieście, już trzeba było na drugi wyjazd już dolewać, nie? Zależy jak się odkręca, nie? A teraz mam... A jaka to cena jest? O, jest trochę taniej. No dzisiaj co laliśmy było na BP 609. No. O. Także no już robi się grubo, nie? No. A już 98 to tam chyba 660? 4 chyba coś takiego, prawie 7 zł. Coś takiego, nie? A my tu przez miasto właśnie niedawno jechaliśmy, nie? Kurno. No fajna sprawa. Paru motocyklistów widziałem. Tak, ale was nie. Nie, my dopiero przyjechaliśmy. No. To jak ty byś teraz w Wrocławku na przystani, to chłopacy z Torunia przylecieli z tej toruńskiej grupy motocyklowej. No, tak samo tam z 15. Nie, no te winkle tam to są naprawdę. W ogóle tu na tej trasie jest... Ale wiecie co, jakbyście chcieli jeszcze, a macie czas, żeby sobie gdzieś polatać, czy już jedziecie do siebie? Mamy czas. To wiesz co, jak jedziesz na Bydgoszcz, nie? I będziesz miał Nowa Wieś. Ten przejazd tam w Nowej Wsi jest. Tak, dobrze mówię? Tak, w Nowej Wsi. To w prawo jest skręt i wjeżdżacie w lasy i tam są same winkle aż do tej drogi, co łączy Bydgoszcz i Toruń. Po prostu, nie wjeżdżacie do samej Nowej Wsi, tylko macie znak i po prawej jest droga, przy światła są. I tam skręcacie w prawo i jedziecie prosto przez tory i wjeżdżacie do lasu i macie same winkle. Trochę bardziej techniczne, nie? Ja wam powiem historię z tymi winklami. Powiem ci, że warto by było tam się przejechać. No, nie? Trzeba uważać trochę, raz przejechać w jedną stronę, żeby zobaczyć, obczaić, czy nie ma trasę. Piasku za dużo, nie? I tych liści, nie? Bo teraz na taka pora liści. I ja tam kiedyś, wiesz co, supermoto pojechałem. I tak sobie śmigam w tą i w tamtą, nie? I gościu, nie? Jedzie jakimś ścigaczem, nie? Za mną. I kurczę, nie może mnie dostać na tych winklach, nie? No bo 701, supermoto, Husqvarna, no tam ostro tam zasuwałem. Miałem kask jak od ściga, kombinezon taki jak ty, tylko że Ducati, nie? I tak sobie pomykam. I on za mną, nie? I on po prostu... no chciał mnie wyprzedzić i był w szoku, nie? Że nie może mnie wyprzedzić. I w końcu jakaś prosta przyszła. I ona tej prostej odkręcił, a zaraz łuk był. Prosto w las wjechał. No to wjechałem za nim, nie? Czy nic mi się nie stało, nie? A on do mnie mówi, ty, a ty kim ty jesteś? A ty co ty, czym ty jedziesz? A ja mówię, no co, no supermoto normalnie. No w szoku był, nie? Niemożliwe. Ale to takie ciasnawe, dosyć taka gimkana, że z jednej na drugą prawa, zaraz? Prawa, lewa. Jedna prosta chyba jest. Po prostu tutaj byście pojechali sobie obwodnicą na Bydgoszcz. Tu, nie? I w prawo. Cały czas na Bydgoszcz. I Nowa Wieś. I w Nowej Wsi będą światła. I w prawo. No i was to nie kosztuje, to jest ile dla ścigacza, to jest 10 minut i już tam jesteście. Czy 15. Sama radość z jazdy. No. Dobra, to co? Pomykamy powoli chyba, nie? Na ten przyjdziesz? Jak coś? Co? Idziesz jeszcze do tego? Chyba, że odpuszczę i gdzieś tam przy następnej. No dobra. Złapię. To jeszcze powiedz o tej 500-ce coś. A. Który rok to jest? Wiesz co, to jest 96. O, starsza trochę od mojej. Od Rockhorta? Nie, od Fireblade'a. I
to chyba tam o 3 lata, nie? No, 3 lata. To bagary. Co tu powiedzieć można o niej? 58 koni. Fajny, tak fajny sprzęt, jak na początkującego, naprawdę fajnie się to zbiera. A od dawna jeździsz? No już czwarty rok idzie, nie? O, to coś by się zaczynało mocniejszego, no, nie? Wiesz co, nie, ogólnie, bo to brata jest, no nie? I ona jest pożyczona, taka pożyczona. Ja SV-ką jeżdżę, o! 650, no, o! Sportem. Także i co, co się dzieje z nią, że nie jeździ? Wiesz co, nie, ja tam trochę ją zaniedbałem i zostawiłem tak na następny sezon. Tam mam napęd, dwie opony z przodu, no nie? I tak, także tak. A odpalisz? Odpalicie swoje sprzęty? Nie. Co to za odcinek bez odpalenia? Ale fajnie, oponki tam fajnie zajeżdżasz. A przód jak masz? No też. O, ci ta prawa strona lepiej wychodzi. No tak. Cały czas się szkolę, no nie? Bo to wiadomo, motocyklista nigdy nie będzie umiał wszystkiego. Ta. Zawsze. A, no i gaźnik. Można tutaj dopowiedzieć gaźnik. Pięknie chodzi. Na początek, nie? To rynko fajnie na dziwowa, to potrafię. Ścigacz to najlepiej wygląda motocykl w czasie jazdy, nie? Pokaż, jak R6 kręci. Wstańcie, tak wam fotę zrobię. Super! Super! To nara, trzymajcie się. Piotrek? Tak. Piotrek, tak. Tomek. Nara. Fajnie było naprawdę zobaczyć. Super, pozdrawiam. Cieszę się. Kurczę, no fajne, fajna sprawa, naprawdę. No nie spodziewałbym się, że... Fotę jeszcze sobie zrób. No, pewnie. Ktoś się wyjąłem i kurde mi zapomniał. Ale fajna sprawa, bo nie spodziewał mi się, że spotkamy Cię tutaj, no, nawet na takiej małej stacji.